Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, dzisiaj kolejna bitwa z gościem zresztą. Gościem nie byle jakim, moim gościem. O Jezus. Gościem dzisiaj będzie Turok, witam cię serdecznie. No witaj Halaku. Słuchajcie, Turok prowadzi, jak widzicie, Suczkę, czyli bardzo, bardzo znany, bardzo dobry Tedek. Drużyna jest nie za ciekawa tutaj. No i zobaczymy, co Turok nam pokaże właśnie. Powiedz mi tak, pierwsza rzecz. Czy zawsze na tej mapce jedziesz na tą stronę? Bo ja jadę na przeciwną zawsze. Słuchaj, tak, ogólnie praktycznie każdym czołgiem jadę w okolice górki. Aha. Czyli co, dojeżdżasz do połowy tego stoku i tam będziesz coś działał? To znaczy, no ogólnie pojadę tak jak Met i będę tutaj szalał na górce jak Met. Taka taktyka na Tedeka. Aha, dobra. Słuchajcie, napiszcie mi od razu, czy Turoka dobrze słyszycie, bo u mnie jest troszeczkę cicho, ale no takie przerwy, to albo się wytnie, albo się nie wytnie, to będzie naturalniej. Okej, okay. Czyli dojeżdżasz, nie wiem, czy powinienem cię pytać, bo miałem kilka bitew już tym, ale żeby formalności stało się zadość. Główna zaleta tego czołgu? Armata. Armata, czyli po połączeniu z ROF-em damage na minutę jest niesamowity. To jest kosmiczny, powiedzmy, łowca HP-ków. Okej, okay. Piszą, że słychać. Czyli tak, mało życia, całkiem niezły pancerz w niektórych sytuacjach, plus dobra mobilność. No, plus jeszcze dobre camo, także ogólnie ten Tedek nie ma kompletnie wad. Okej, okay, zarabia. Czyli to miejsce. No ja TDK-ami ostatnio gram, wiesz, takimi wolnymi. Między innymi eksperyment AT-15A robię. No to na dojechanie tu nie ma szans po prostu. Także muszę się zadowalać zawsze kampieniem po przeciwnej stronie, tam gdzie teraz nikt nie pojechał, z tego co widzę. Ja ogólnie nie lubię jeździć na tą drugą stronę, bo tam czuję się taki bezużyteczny. Jestem zdany na to, co zrobi drużyna. A w tym trybie spotkaniowym to wiadomo, że szybki kapit jest po bitwie. No tak. Tam jest spotter najważniejszy. Jeżeli nikt ci nie wyspotuje, to ty sam musisz pojechać, a wtedy momentalnie giniesz, nie? Tak, dokładnie. No właśnie. No natomiast wiesz, z drugiej strony jak się pojedzie, to czasami jest gorzej, ja zauważyłem, oczywiście. Oczywiście nie tutaj, gdzie ty jesteś, bo tu jest idealnie. Natomiast jak się pojedzie tam przy wale stanie, to czasami oni w ogóle nie wjeżdżają w to kółko i wtedy już nic nie możesz. Tutaj słuchaj, akurat jest taka sytuacja, że byłem z plutonowym swoim, z Persim. I była ustalona taktyka, że on jedzie na środek po prostu świecić, a ja na górkę. Także to było takie taktyczne podzielenie sił. Mhm. Na razie, ponieważ mamy w co tłuc, no to ja powiedzmy tłukę te cele i za chwilę będziemy też spotować górkę. Tam co prawda już kilku moich poległo na tej górce, ale... No widzę właśnie, że górka jest, ale zupełnie odpuścili tamtą stronę i już się chłopaki przedarli. No, 1-4, także nie za ciekawie na razie. Nie za ciekawie i w ogóle zwróćcie uwagę, że drużyna jest, powiedzmy, według XVM-a dosyć słaba. Ja zobaczę zaraz, jakie tu szanse są. 45, no to nie jest aż tak źle. Albo ty tu z kumplem jesteś, zaraz. No mówiłem, że z kumpelkiem. Kurczę, bo ja ustawiałem dźwięk, wiesz co, za głośno było słychać no tego lektora, czy jak mu tam. Dlatego, no dobra. Kabu siądzie na strzał, czy nie siądzie? Zaraz zobaczymy. Nie pamiętam. A, siadł. Podpalenie. No dobra, tu nawet powiem ci szczerze, że teraz na tej górce nic nie zostało, co mogłoby cię przebić z przodu, nie? No, tam jeszcze chyba coś z tyłu stało, wiesz? A coś jest z tyłu, rzeczywiście. Coś tam ze dwa czołgi były z tyłu. Powiększę mapkę. Isior, no. Rzeczywiście, no. Jeszcze fałka jest. No, ta fałka to... Ja nie wiem, co się z nią stało. Ja kiedyś tak lubiłem grać tą fałką, ale jak zrobili taką wolną, to już totalnie mi się odechciało. To był mój ulubiony czołg. Tutaj ta bitwa jeszcze się troszkę rozkręci, bo na razie wszystko wygląda nieźle, ale tak nieźle nie będzie do końca. No pozycja jest idealna przede wszystkim dlatego, że ty masz 100% życia cały czas. No i nie ma arty, nie? I nie ma arty, no to jest naprawdę duży komfort, aczkolwiek są 4 TD-ki, dosyć poważne. Które mogą jednak. Tam jeszcze Tygrys 1 dojechał na końcu tej górki.
No on z tego co widzę jest jakiś stokowy chyba, czy... Chyba tak. Dobra, działo padło. I teraz słuchaj, właśnie, to jest najciekawsze w tej bitwie, że po tym jak mi padło działo, nie byłem w stanie w żaden sposób go naprawić. Po prostu nie działała jedynka, dwójka, od jedynki do szóstki przyciski. Nie byłem w stanie zmienić amunicji, użyć zestawu naprawczego. Nie wiem dlaczego, nazwałem to zemsta Serba. Wyłączył mi klawiaturę, bo przed tą bitwą wszystko działało i po tej bitwie również wszystko działało. I do końca tej bitwy będę jechał na rozwalonym dziale, bez możliwości żonglowania amunicją, także dlatego ona jest dosyć ciekawa. Aha, no bo słuchaj, powiem ci, że granie 122 rozwaloną to nie jest nic przyjemnego w sumie. No słuchaj, to takie kalafiory z pół metra można nie trafić. No ale tygrys, czyli krówka dojna, ale zadziwiająco celnie ci wchodzi. No bo jest jakieś 30 metrów, to jeszcze wchodzi. Czyli serp jednak popatrzył, powiedział, dobra, niech ma. Włączymy. Słuchaj, tutaj mu. Też na tym czołgu jest dobra załoga, taka czteroperkowa, także trochę jeszcze tam coś ratuje, nie? Mhm. No ale wiesz, kółko masz wielkie, ma prawo latać nawet poza to kółko w sumie pocisk czasami, także... Kurczę. Dobra, jak tu z amunicją? Ponieważ tutaj nie powiedzieliśmy, że... Często piętą achillesową tego jest brak amunicji, nie? Tak, kończy się niestety, a przy rozwalonym dziale to już w ogóle... No właśnie. Dobra, czyli... No ten tygrys, jeżeli on ma krótką i nie ma golda, to... Ciężko by mu było przebić. No tylko tam jest jeszcze tygrys na... koło kapa i stamtąd mnie niestety może wypluć, jak wyjadę bokiem. Mhm. Ale tam Persi, powiedzmy, ten środek cały czas... kontroluje, także tyle jest komfort, że zawsze coś tam może zaświecić. No właśnie, no właśnie. To jest idealna gra, bo wy jesteście... Oj, czy to będzie celne? Nie. To chyba był zły strzał po prostu. Nie, no myślę, że dalej pojedzie, nie? On po prostu sobie stanął. Ale to będzie koncert pudeł do końca tej bitwy, także to, co się tutaj będzie działo, to... Ale ładnie ci świeci. Właśnie to jest idealna gra, słuchajcie, na tej mapce dwóch ludzi, którzy są w plutonie. Jeden świeci jednemu, drugi drugiemu. Sytuacja idealna, nie? Przyjrzyj się, jakie teraz kalafiory lecą i o ile ten wynik mógłby być lepszy na koniec, jakby to działo, jak mógłbym je naprawić, bo przecież mam je czym naprawić. Ale pod kontrolą mogłeś, wiesz o co chodzi? Właśnie wiesz co, nie wiem, czy mi to też nie działało, także to nie jest, znaczy teraz nie jestem w stanie powiedzieć, bo wtedy byłem wściekły. Ale w ogóle nie wiem, czy tego spróbowałem, czy po prostu się nie dało, nie? Aha. No rzeczywiście, kółko wielkie. No ale było kilka celnych, teraz trochę niecelnych, żeby wiesz, było. Zobacz, pierwszy, aha, teraz się udało trafić. To tam jest piątą chyba strzale. Mhm. Ten Su już dwa razy przecież mógł dostać, a nie dostał. No rzeczywiście. No dobra, masz 500 tutaj życia. Jeszcze będzie kilka ciekawych zagrań. Zostało ci 5 zwykłych pestek. Później będzie 5 złotych, bo nie mogę przełączyć, a na końcu 2 hek. Dobra, Tiger, czy będzie celny strzał? No rzeczywiście koło jest wielkie. Oj, budyneczek. Nie. Niepotrzebnie marnowałem pestkę. No. I znowu w dół. Dobra, ale jest nieruchomy Su, nie? No. No niestety. Zobacz ile tych pestek by weszło, nie? Dokładnie, to już by tych dwóch czołgów nie było, na 100%. Kolejny strzał. Zobacz jak to lata, to jest tragedia. Nie byłem po prostu wściekły, że nie byłem w stanie tego działa naprawić. Katastrofa. Teraz leci gold po ile? Po 5600, o ile... się nie mylę. Oj, nie pamiętam nawet, ale jakoś drogo. No. Chyba 5600 właśnie. Gold to wiesz, na dziewiątki tylko, no. I znowu subokiem. O, teraz weszło. Teraz by się przydał haek, ale niestety nie mogę załadować. 3 HP. No, to poszło w jarzmo chyba ten niby rykosz. Chociaż jarzmo chyba poniżej troszkę, wiesz? Poniżej? No i 4 pestki zostały do końca bitwy. Rzeczywiście, 2 goldy i
To już nie wiem, chyba bym podjechał blisko tego. O jeny. Albo taran będzie? I dwa hajki zostały. Aha. Taranik. Kurczę. Nie jest dobrze. W bok byś go przebił jakby, ale z przodu nie bardzo. A, 117. No to nieźle. O. I tu się moja przygoda już kończy. To było przykre. A ten SU zobacz ile razy mógł zginąć z mojej ręki, nie? Tak, tak. Tutaj tak naprawdę mogło być spokojnie 10 kili, jeśli by te pestki wchodziły, bo dwa takie fragi by mogły być, ale niestety. No. No i teraz tak naprawdę to już można przewinąć. Można przewinąć, czyli wygrana czy przegrana, bo nie spojrzałem tam. No chyba wygrają chłopaki, wiesz? Jakoś tam cudem sobie poradzą. O, rzeczywiście, rzeczywiście ładnie. No ten tygrys to jest na strzał, powiedzmy. Kawuk jest stuprocentowy. Ogólnie tak się wracając do taktyki na tej mapie, póki oni grają, to zazwyczaj jest tak, że albo połowa czołgów stoi na torach, tam na B6, gdzie tak było, a reszta stoi na górce, tam gdzie ta KW-1. Tak. I generalnie wszyscy kampią czekając co się wydarzy. Ewentualnie reszta czołgów jest w A1 na tej mapie. Także ja dlatego jeżdżę gdzieś właśnie w okolice górkę czy na środek, no żeby mieć jakikolwiek wpływ na tą bitwę, bo inaczej to wiadomo, że czekamy co zrobi drużyna. Jeśli heavyki kampią wszystkie na wyspie na torach, no to ciężko wygrać, nie? Dokładnie. To ja jak stoję na przeciwnej stronie tam, po przeciwnej stronie, to również jest pełne uzależnienie od tego, to znaczy no ode mnie nic nie zależy, nie? Fakt, że tam jest taka pozycja ciekawa po przeciwnej stronie, że dosyć łatwo jest te spotujące lajty z wysokości tam walić, nie? Na środek. Camping, no znowu. Ale ja ogólnie na przykład obiektem jeżdżę na tą górkę też z bardzo dobrymi rezultatami, także polecam. No ale możesz dojechać, wiesz, obiekt to jednak jeszcze też jest szybki, ale AT-15A, no nie dojedziesz, nie? No to prawda, nie? To prawda. To samo, gram właściwie dwoma TDK-ami, i AT-15A, i jak Tigerem 8.8, no to jak Tigerem szybciej trochę się jedzie, ale jednak... No, a jak Tigerem też tutaj jeżdżę, wiesz? No, ja kilka razy pojechałem i niestety babok mnie wyciągnął. No, to Arta, tak, Sarta no to też jest nie za dobrze. No właśnie. Dobra, skończyła się ta bitwa, zobaczymy teraz jaki tutaj wynik jest. Kurczę, reklama znowu mi się wtrniła. Teraz już będzie, że ustawione, bo reklama Fiata w jakimś tam poprzedniej bitwie i teraz to samo. Z gadu wyskakują te reklamy raz na ileś tam godzin. Dobra, słuchajcie, tak wygląda to. MK, czyli bitwa mistrzowska. Mamy medal Radleya Waltersa. I mamy Top Guna, mamy High Caliber i garść tych małych takich dynksów, które dodali teraz niedawno. Wiesz co, w ogóle nie zwraca się uwagi chyba na te... Nie, zupełnie nie. No właśnie, kurczę. Przesadzili. Kiedyś takie były te medale, takie wiesz, większe, to takie... No nie, się praktycznie co bitwę z 5-6 zdobywa, także tak dla jest. Mnie głupota. Dobra, teraz mamy tak. Obrażenia, słuchajcie, były 5070, czysty exp 1930 i jak tu kasowo wyszło 142 tysiące brutto zarobione. Oczywiście było strzelanie goldem. Niestety, te 5 złotych. Zrobić? Tak jest. Nie chciałem. I aż na to poszło 50, chociaż nie, bo tutaj po 1000 są pestki, czyli na te zwykłe też zawsze się trochę traci jednak tą suczką. 82 tysiące i tak zostało zarobione. Dobra, ciekawa bitwa. Gratulacje serdeczne. I teraz przechodzimy do stałej części programu, czyli ja odpaliłem wujka Google i teraz tu Roku mówisz, skąd ty chłopie w ogóle jesteś? Słuchaj, no jestem taki dwumiastowy, bo ogólnie urodziłem się w Elblągu i mieszkałem tam przez 15 lat, a od 20 lat w Warszawie. Nie, no nuda, no Warszawa, to może, no dobra, no ale nie, no Warszawa to tak znana, to powiedz, gdzie może byłeś, na koloniach w szkole albo coś. Słuchaj, no to nie wiem, no to, ale w Polsce czy poza? No w Polsce raczej. W
Polsce. No słuchaj, no w masie miejsc byłem na, w różnych miejscach, kiedyś tam w harcerstwie, także tych miejsc. Czyli harcerz, była... podróżujesz? No, kiedyś podróżuję, tak. Z takich no ciekawszych, dobra, powiedzmy, wypadów, no to mogę ci coś tam o Kaukazie na przykład powiedzieć. Nie, no to super, no to już podaj jakąś nazwę, żebym tu wpisał i przeglądamy zdjęcia i gadamy. No to wpisuj, nie wiem, Elbrus. Dobra. No jest. No teraz to udało mi się tam kiedyś dostać z takich ciekawszych, powiedzmy, wypraw. Tylko, że to czysto amatorsko, żeby nie było, że ja tu jakiś jestem, wiesz, podróżnik i tak dalej, ale czysto amatorsko. No dobra, czysto amatorsko, ale sprawdzimy już, ile to ma. Znaczy co, szczyt osiągnąłeś? No, byłem tam, powiedzmy, 200-300 metrów od szczytu, nie? Kurde, no to jest 5000-nik. No, to jest taki solidny szczyt. tylko ja tam oczywiście byłem latem też, żeby nie było, aczkolwiek lodowce są i śnieg cały czas. Mhm. Przez cały rok. Słuchaj, no to opowiedz, jak to się w ogóle zdarzyło, że ty się tam znalazłeś, bo to może być ciekawe. Słuchaj, no właśnie harcerstwo. Byłem tam takim kilkunastoletnim łebkiem i mieliśmy takiego znajomego Rosjanina, który nie wiem jak, ale się wkręcił w te nasze harcerstwo. On też był harcerzem. Mhm. No i ogólnie parę razy w ogóle z nim byliśmy na wyprawach takich w Rosji, które on organizował, był naszym takim przewodnikiem i tak dalej. Także tam też była masa różnych przygód. No i kiedyś właśnie wymyślił, czy chcielibyśmy pojechać na Kaukaz. To była taka wyprawa miesięczna, gdzie to było wszystko, powiedzmy, na piechotę. To mhm. wiadomo, że dojazdy, no to wiadomo, tak, tam pod gdzieś tam Kaukaz. No i przez miesiąc sobie szliśmy tymi górami, zwiedzając tam jakieś wioski, miasteczka, praktycznie, no właśnie celem był Elbrus. Tam weszliśmy, niestety zmogło mnie ciśnienie, gdzie praktycznie już nie mogłem iść wyżej, bo było, wiesz, bardzo tam już jest takie powietrze rozrzedzone. Ponad te 5000, no i niestety miałem już czarno przed oczami, także szczytu samego nie zdobyłem, ale sama wyprawa była świetna, nie? Miesięczna. No ale to w ogóle, że spróbowałeś, to niezłe. No niestety mój najwyższy tysięcznik to są rysy. Z czego jestem dumny, bo kiedyś pojechałem tam, słuchaj, jak miałem 18 lat, samotnie, to była wyprawa. Pamiętam, że w domu powiedziałem, że jadę na praktyki, bo to było jakieś tam w technikum ogrodniczym wtedy byłem. Powiedziałem, wziąłem pieniądze, powiedziałem, że jadę, mam tydzień praktyk, a naprawdę pojechałem do Zakopca. Była to pierwsza moja wyprawa bez żadnego przygotowania, no bo nie było wtedy ani internetu, ani niczego, no nic. Po prostu wiedziałem, że jest takie coś Zakopane, tam w gazetach nieraz było i pojechałem. No to tak się mówi, tam tylko rysy, ale wejdź sobie na rysy, nie? To zobaczysz, jak jest ciężko. No jest, no było strasznie ciężko, mimo wtedy, że byłem chudszy o 40 kilo, kurde. No i na rysach też byłem, także... Ale dobra. Wcale nie jest tak nisko. Słuchaj, ciągniemy w ogóle tą opowieść tutaj, bo to jest ciekawe. Czyli tak, związane to było, mówisz, z harcerstwem, to powiedz mi, jakie w ogóle koszty były takiej wyprawy? Słuchaj, groszowe, ponieważ tak naprawdę kiedyś, to mówię, to było jakieś, nie wiem, 20 lat temu, gdzie ceny w Rosji były po prostu śmieszne. Mhm. Jeśli na przykład brałeś, nie wiem, $5, które wtedy było, wiadomo, ciężko kupić, nie, w Polsce tam, tak, cinkciarze i tak dalej, to za te $5 można było po prostu być królem, nie? To pamiętam, że na tą wyprawę wzięliśmy chyba po $25 i to było wszystko. I to starczyło tak naprawdę na zakupienie jedzenia, jakichś tam ewentualnych transportów, no wiadomo, noclegi, namiot, żywność swoja, plecaki ważyły tam, nie wiem, chyba po 40 kilo, gdzie tam po prostu mieliśmy konserwy. No bo słuchaj, tam ogólnie cywilizacji nie ma, nie? Tam gdzie my szliśmy. Tam tylko jest, powiedzmy, raz na 100 km jakaś wioska i to jest wszystko. Tam nie ma sklepów, nie ma żadnych tam większych osiedli ludzkich, także trzeba było samemu. Także koszty to było tylko jedzenie i reszta to jest z Afriką. Mhm. No bo słuchaj, Rosja ogólnie jawi się teraz, bo my znamy tą Rosję, powiedzmy, bliższą, zachodnią, nie?
Natomiast miałem tu takiego chłopaka, który nazywa się Pater. Słuchaj, oglądałem z zaciekawieniem, także... No i podziwiam. Też naprawdę taki hardcore odstawił, że kurczę, że nieźle. No i teraz zresztą Michał wrócił już z swojej drugiej wyprawy. Tak może troszeczkę zejdę z tematu. Niestety nie udało mu się dookoła świata, głównie ze względu na sytuację polityczną. Podobno no, niezbyt duże zaufanie jest do Polaków, po prostu jak gdzieś tam chce się. No i... Ale co opowiadał, to że jest po prostu czym dalej, tym ludzie bardziej życzliwi dla Polaków i w ogóle dla, wiesz, bardziej gościnni, nie? Słuchaj, ja ci powiem, jak byłem wtedy, to dla mnie ogólnie wszyscy to byli fascynujący ludzie i fenomenalni. Także tam, słuchaj, mieliśmy sytuację w Moskwie, gdzie zatrzymaliśmy się w Moskwie i nie mieliśmy kompletnie noclegu. A wiadomo, że to była taka grupa, powiedzmy, nas było powiedzmy 12 osób, nie? To jakoś w ogóle przypadkowo ktoś usłyszał gdzieś tam na ulicy, że my jesteśmy turystami, jedziemy tam na Kaukaz, to ta osoba stwierdziła, że słuchaj, no to wpadnijcie do nas, my wam damy obiad, wykąpiemy i was przenocujemy. To była przypadkowa osoba, gdzie zwołała powiedzmy tam dwóch, trzech sąsiadów u siebie tam gdzieś w bloku i nas, słuchaj, 12 osób przenocowali, nie? To jest pomyśl w Polsce, nie? Nie wyobrażam. Nie do pomyślenia, nie? Powiem ci szczerze. Także ludzie naprawdę fenomenalni, nie? Także tak jak teraz słyszę, ta sytuacja, że tam Rosjanie źli i tak dalej, no to wszystko się odbywa na szczeblach takich wysokich, że tak jest nakręcane ta, powiedzmy, nienawiść polsko-rosyjska, natomiast sami ludzie są super, nie? Przynajmniej ja tak odczuwam. Dokładnie. Dokładnie. My patrzymy na to przez pryzmat tak naprawdę polityki, nie? Tak. To jest właśnie najsmutniejsze, że te obrazy krajów, wielu zresztą kreują politycy, no nawet ci żołnierze, którzy tam gdzieś służą w tej armii rosyjskiej, no oni za bardzo nie mają wpływu na to, co robią, nie? No to są żołnierze, no żołnierze wykonują rozkazy, także nie ma mieć co im za złe nawet. No, dokładnie. Dobra, ale to powiedz mi, kontynuujesz tą przygodę z górami, gdzieś chciałbyś jeszcze wejść albo gdzieś pojechać? Jakieś takie marzenie łatwe do zrealizowania, powiedz, i takie, którego prawdopodobnie nie zrealizujesz? Znaczy, wiesz co, takie, powiedzmy, teraz plany, no to wszystko, powiedzmy, życie rodzinne, no niestety nie powoduje, że coś można podróżować więcej i tak dalej, wiadomo. Natomiast czyli małe turoki. Tak. To jeszcze z 5 lat i będzie z górki. No, ale tak naprawdę takim moim marzeniem to jest wyjazd do Australii. Także to jest taki super szczyt, znaczy szczyt marzeń, który chciałbym osiągnąć. Wiadomo, że to jest kwestia zaporowa, cenowa, nie? Te przeloty i tak dalej, to jest jednak kosmiczne koszty. Ale Australia mi się marzy, a z takich mniejszych, no to ogólnie, słuchaj, ciągnie mnie na wschód. W ogóle nie jestem zainteresowany tam takimi, nie wiem, kurortami bogatymi i tak dalej. Im dalej na wschód, na przykład, nie wiem, jakieś Mołdawia, w Gruzji byłem, też świetny kraj. Znaczy Gruzja to chyba tam Elbrus jest w Gruzji, tak mi się wydaje. Ale jakieś tam właśnie Mołdawia, nie wiem, Rumunia, to są takie kraje, które chciałbym zwiedzić, w których nie byłem. Takie jeszcze dzikie, nie spaczone tą cywilizacją zachodnią. No to akurat na wschód jest tego mnóstwo, nie? To są ogromne połcie terenu. Dobra, słuchaj, ale skoro Australii, to powiedz mi, co ty byś chciał, kurczę, robić w tej Australii, albo co ty byś chciał ciekawego zobaczyć? Wiesz co, przestrzeń. Mnie zawsze fascynuje taka duża, rozległa przestrzeń, także sam ten krajobraz, jakbym sobie usiadł gdzieś, wziął browarka w rękę i się napawał tą przyrodą, to już mi wystarczy, nie? No to kurczę, przestrzeń to bliżej jest i taniej. Wystarczy, słuchaj, pojechać do Maroka i kurczę, masz Saharę, tak? No ale Sahara jest nudna, tam są, wiesz, jakieś góry, jakieś kangury, takie rzeczy różne. No przyroda. Chociaż część Australii to niestety, no może nie Sahara, ale podobno nie za ciekawie. Natomiast blisko jest Nowa Zelandia. I tam no, już... Nowa Zelandia to już w ogóle piękna, nie? Tak. Akurat tutaj, jeżeli chodzi o Nową Zelandię, to w zeszłym roku tam miałem jechać, ponieważ mam tam kuzyna. To powiem ci, że nie jest aż tak drogo, bo bilet w obie strony, jakąś tam super promocja, coś, kosztował 1000 euro. W obie strony, tak? Tak. No to chyba lepiej niż kiedyś, bo kiedyś to była cena chyba w jedną stronę takie.
No możliwe, no on mówił tutaj, jak Piotrek, jak tu przyjedziesz, ja ci bilet załatwię, mówi 1000 euro, równiutkie tam, 1000 euro, nie, kosztuje właśnie. Fakt, że wtedy sobie tam nie wybierasz, tylko masz jakieś tam dziwne, no nie wiem. Wiem, że jedyna innowacja to było, że w jedną stronę jak lecisz, to możesz 2 dni sobie zrobić taką przesiadkę w Bangkoku. I druga innowacja, że jak będziesz wracał, to możesz sobie w Sydney czy tam gdzieś zrobić, wiesz, 2 dni, nie? Taki jakiś dziwny bilet wymyślił. No, jak, no ale... jak masz możliwość, wiesz, noclegu i tak dalej, no to w ogóle jest szansa, nie? No właśnie, to było najlepsze. On mówi, ja wolne wezmę z pracy i tutaj jak przyjedziesz tydzień czy 2 tygodnie, to jest, znaczy dla mnie właśnie takim marzeniem, wiesz co, cały czas było Peru. Kiedyś za maleńkiego dzieciaka dorwałem książkę, na której był narysowany kondor i to była książka, która chyba Lima się nazywała. Miałem takie wielkie marzenie. Później niestety zobaczyłem, jak jest w tym Peru, że no jest tam cudowna przyroda, ale jednak jest potężna bieda i tak dalej. No i taka właśnie takie marzenie o tej Nowej Zelandii, gdzie kuzyniak mi mówi, że po pracy bierze sobie skuterek, na plecy leżaczek i na plaży sobie to rozkłada i sobie czyta książkę czy coś tam przy tym zachodzie słońca, nie? To jest dla mnie jakaś abstrakcja zupełna. Słuchaj, to ja zaczynam zbierać kasę na bilet, jak będziesz jechał, daj znać, skoczymy do Nowej Zelandii, a później przy okazji Australię. Dobra. Ja się zabieram do twojego tego tam rodzinki. Okej. No dobra, słuchaj. Pogadaliśmy sobie troszkę. Bitwa nie wiem, czy wam się podobała. Na pewno tak, no bo z rozwalonym działem to chyba nie spodziewaliście się bardziej celnego strzelania, bo to już zdecydowanie Serb kulę nosi, a nie Turok strzela. Słuchaj, prawdopodobnie spotkamy się jeszcze w tym cyklu, bo tam na pewno uda ci się jakąś bitwę zrobić. A na razie dzięki serdeczne. No dzięki wielkie za pokazanie tej powtóreczki. Mam nadzieję, że fajnie wam się słuchało. Żegnam się z wami. Do usłyszenia.